Lekcja pod tytułem przenoszenie odcinka. Co to znaczy przenoszenie odcinka? To znaczy, że musimy umieć odmierzyć długość odcinka za pomocą cyrkla, a następnie narysować jeden albo kilka odcinków o tej samej długości. Jak to robimy? No to popatrz, mamy tutaj odcinek, który ja oznaczyłem literką A. No i co teraz musimy zrobić? Ponieważ chcemy narysować odcinek o tej samej długości co A, to musimy mieć go gdzie narysować. Czyli najpierw trzeba narysować prostą. No to rysuję sobie dowolną prostą. Proszę bardzo, narysowałem dowolną prostą. Następnie bierzemy cyrkiel. Ja przygotuję sobie cyrkiel. Jest i rozchylamy cyrkiel w ten sposób, aby mierzył dokładnie długość naszego odcinka. O. W ten sposób tutaj wbijasz cyrkiel, a tutaj rozchylasz tak, aby w tym miejscu dotykał ołówek cyrkla, albo na odwrót. W każdym razie rozchylenie cyrkla musi nam zmierzyć długość naszego odcinka. W tym wypadku odcinka A. Ja sobie zablokuję teraz cyrkiel, żeby się nie rozjechał. I co robimy dalej? Teraz na naszej prostej zaznaczamy początek odcinka, tego, który będziemy rysowali. Niech on będzie tu. Jak już mamy ten początek odcinka, to nie zmieniając rozchylenia cyrkla, wbijamy cyrkiel w początek. Ten, który przed chwilą zaznaczyliśmy. Wbiłem w to miejsce, gdzie zaznaczyłem początek odcinka. Trzymając cyrkiel teraz u góry tutaj paluszkiem, dotykamy ołówkiem kartki i kreślimy łuk, obracając cyrkiel. Tylko pamiętaj, on tu musi być wbity. Trzymasz wierzchołek cyrkla palcem i rysujesz łuk na kartce. Narysuję taki łuk. Oczywiście odręcznie, tobie to wyjdzie ładniej. Ciach! To jest ten łuk. I to oznacza, że w tym momencie od tego miejsca, czyli od początku do punktu przecięcia łuku, otrzymaliśmy odcinek A. Ten odcinek stąd, dotąd, to jest dokładnie odcinek A. Gdybyśmy teraz chcieli narysować kolejny odcinek A, na tej samej prostej, no to znów trzeba by zaznaczyć jakiś kolejny początek. Proszę bardzo, niech będzie tutaj. Znowu wbić cyrkiel. Wbiłem. Znowu narysować łuk. Rysuję łuk. Ciach. No i znowu w tym momencie odtąd dotąd to jest długość odcinka A. W ten sposób powiedzielibyśmy, że przenieśliśmy odcinek A na naszą prostą. I to dwukrotnie. Tu jest pierwsze przeniesienie i drugie przeniesienie. To, że nasz cyrkiel był rozchylony dokładnie na długość odcinka A, właśnie zagwarantowało nam, że te odcinki, które narysowałem na prostej, są identyczne jak nasz oryginalny odcinek A. A teraz kilka ćwiczeń, które wykorzystują tą umiejętność. Pierwsze ćwiczenie. Mamy oto jakąś łamaną, no i jest powiedziane, narysuj odcinek o długości równej tejże łamanej. Jak to zrobimy? No to po pierwsze znowu musimy mieć gdzie ten odcinek narysować. No to rysujemy sobie prostą. Proszę bardzo, znów prosta narysowana. Gotowe. No teraz znowu zaczniemy się posługiwać oczywiście cyrklem. I po kolei będziemy odkładali na tej prostej długości odcinków. Może ja je oznaczę. Pierwszy odcinek to będzie ten. Pierwszy kawałek łamanej. Nazwę go A. Drugi kawałek łamanej. Nazwę B. Trzeci kawałek łamanej. Nazwę C. I czwarty kawałek łamanej. Nazwę D. I po kolei, jeden za drugim, odłożymy te długości odcinków. A, B, C, D. Wszystko razem, łącznie, da nam odcinek o długości równej tej łamanej. No to zaczynamy. Znowu, trzeba oznaczyć początek. Tu będzie początek. Teraz bierzemy do ręki cyrkiel i rozchylamy go na taką odległość, żeby mierzył nam długość odcinka A. Rozchyliłem. Teraz go zablokuję tradycyjnie, jak to mam w zwyczaju. I cóż, wbijam w początek. O, troszkę tak to zrobię. I rysuję łuk. No to proszę bardzo, pierwszy łuk. Ciach. Co w tym momencie narysowałem? Już mam narysowany odcinek
równy A. Czyli tutaj jest A. Teraz począwszy od tego miejsca, narysujemy B. No bo tam, gdzie kończy się A, zaczyna się B. Więc teraz musimy nasz cyrkiel, ja wezmę nowy, tego wyrzucę. Wezmę nowy cyrkiel. To oczywiście tym samym to będziesz robić, prawda? Rozchylam tak, żeby zmierzyć długość odcinka B. Blokuję sobie ten cyrkiel. I uwaga. Wbijam w koniec odcinka A, który został już na zielonej prostej odłożony. I rysuję kolejny łuk. Proszę bardzo, tu jest ołóweczek, rysujemy łuk. Ciach. Co zostało narysowane? Odcinek B oczywiście. Już mamy odcinek B. Czyli już odłożyliśmy A i zaraz za nim doklejony B. I teraz do B, jak się domyślasz, dokleimy odcinek C. A do C dokleimy odcinek D. Dokładnie tą samą metodą, czyli cyrklem. Znowu biorę cyrkiel. Ty ten sam, a ja nowy oczywiście, bo ja na ekranie łatwiej jest mi nowe rysować. Blokuję cyrkiel, obracam go sobie i wbijam w koniec odcinka B, rysuję łuk, ciach, o tak mniej więcej mi to wyszło i już mamy odcinek C. I teraz ostatni raz cyrkiel do roboty, rozchylamy na długość odcinka D, blokuję. Wbijam na prostej zielonej w końcówkę odcinka C, rysuję łuk i narysowałem odcinek D. I w ten sposób odcinek, który teraz zaznaczę już innym kolorem, o, zaczynający się tu, a kończący w tym punkcie, ma długość łamanej. O, ta długość to jest A plus B plus C plus D równa się długości łamanej. Łamana. Tak to robimy. Teraz drugi przykład zadania. Proszę bardzo. Może być taki. Narysuj odcinek dwa razy dłuższy od odcinka A. Mamy odcinek A, musimy narysować odcinek dwa razy dłuższy. No to jak zwykle, tradycyjnie rozpoczynamy od tego, że narysujemy sobie po prostu prostą. Prosta, gotowa. Teraz bierzemy cyrkiel. I odłożymy najpierw pierwszą długość odcinka A. Blokuję cyrkiel. Zaznaczę początek. Powiedzmy, zaczynamy o stąd. Skoro już wiadomo, no to teraz możemy już cyrklem rysować pierwszy odcinek A. Wbijamy, kreślimy łuk. Ciach. A może to nie wyszło za bardzo łukowato, to jeszcze raz to narysuję. O, już jest łuczek. Co narysowałem? Pierwszą długość odcinka A. A ponieważ mamy narysować odcinek dwa razy dłuższy, to w tym samym miejscu, gdzie kończy się odcinek A, musi się zacząć drugi raz odcinek A. Będziemy mieli wtedy A plus A, czyli odcinek dwa razy dłuższy. Już nie musimy cyrkla drugi raz rozchylać, bo on jest rozchylony dokładnie na długość odcinka A, czyli prawidłowo. Tylko wbijamy teraz w ten punkt, który nam kończy A i znowu rysujemy łuk. Ciach. Czyli narysowaliśmy drugi odcinek A. A więc razem cała ta odległość od stąd dotąd to jest A plus A, czyli inaczej 2 razy A, a więc odcinek 2 razy dłuższy od A. W ten sposób można to zrobić. No i trzeci typ zadania, ostatni. Na przykład taki, mamy dwa odcinki A, B, o tu jeszcze końcówki ładnie zaznaczmy, powinny być zaznaczone. I jest polecenie, narysuj odcinek o długości 2A minus 2B. No to co musimy zrobić? Najpierw narysujemy 2A, i od tego odejmiemy odcinek 2b. Najpierw narysujmy 2a. Przed chwilą się dowiedzieliśmy, jak to się robi, więc nic nowego dla nas. Oczywiście musi nam być tutaj narysowana przedtem prosta, na której będziemy to wszystko robili.